Niewątpliwie był to student, którego trudno było nie zauważyć i z którym bardzo szybko miałem nawiązany dialog, który się obracał głównie wokół tematów seminariów. Bardzo szybko Marek pisał ze mną, robił ze mną swoje magisterium. Marek był moim studentem gdzieś między 1962 a 1968 rokiem mniej więcej, prawda, tak? Marek był zdolny i poza tym miał taką cechę, która rzadko kiedy idzie w parze ze zdolnością. Był to również bardzo pracowity student. To znaczy można było polegać na tym, że jak on coś zrobi to porządnie, prawda, tak? Pamiętam w każdym razie, że Marek mi zaproponował, że chce pisać pracę magisterską chyba o Heglu. I ja mu to stanowczo odradziłem. Moja argumentacja była następująca, że jak się ma takiego autora całościowego, systemicznego, jeśli można tak powiedzieć, to się poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby wejść w to. Jak się już raz weszło, to potem człowiek w tym zostaje, bo szkoda mu jego zmarnowanej pracy. Wydawało mi się, że wkładać tak wielką inwestycję na początku kariery, to jest troszkę przesądzać to, co się będzie robić później. Więc proponowałem mu, żeby zrobił coś i do tego wszystkiego po polsku i nie tylko po polsku, była olbrzymia literatura o Heglu. Proponowałem mu, żeby wybrał sobie w tym samym zakresie może coś, co jest prostsze, gdzie można wykroić sobie coś i literatury jest mniej, stanęło na Fichtę. Od razu potem stanęła sprawa jego pracy doktorskiej, w jaki sposób doszło do Schillera. Wydaje mi się, że to była jego własna inicjatywa i tą pracę o Schillerze on ze mną zaczął, ale już ze mną jej nie skończył, bo wtedy wkroczyła cezura 1968 roku. Jeśli się ma szansę, i to jest taka szansa, która się zdarza, no nie tak już często w karierze pedagogicznej, prawda, tak? Że ma się studenta, który bardzo szybko się staje interlokutorem, prawda, który nie tylko zadaje pytania, nie tylko słucha, ale mówi nie wtedy, kiedy się nie zgadza, to wtedy właściwie ja niewiele mam do roboty. Chodziło o to tylko, żeby mu dać spokojnie popracować, prawda. Marek miał zresztą pod tym względem, o ile mnie pamięć nie myli, dobrą sytuację, bo nie miał kłopotów materialnych, nie musiał dorabiać na boku, prawda? Na ogół ja starałem się nie tyle zadawać pytania studentom, co skłaniać studentów do tego, żeby oni zadawali i formułowali pytania, proszę pana. To zaczyna być interesujące, wie pan, w tym zawodzie nauczycielskim wtedy, kiedy jest dobry student, który samodzielnie myśli, a który mam czasem jakieś kłopoty jeszcze z tym, żeby to dobrze sformułować, żeby to uporządkować, żeby nie wszystko było szło razem, no to trzeba mu w tym pomóc po prostu, no to w tym celu przed tym trzeba go posłuchać, żeby zrozumieć, o co mu chodzi. Widziałem go po tym, jak wyjechałem z Polski, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba raz, jak byłem w Warszawie w 1981 roku, coś takiego, i potem na początku lat 90. chyba Marek z panią Wirginią byli u mnie tutaj przez dzień, rozmawialiśmy i tak dalej. Marek poszedł swoją drogą, zajmował się filozofią przeszłości, ale filozofią tego, co go interesowało, to było, jakie są filozoficzne pytania, jakie są na te pytania odpowiedzi. On bardzo uważał, żeby nie popaść w anachronizm, nie chciałbym być źle zrozumiany. To nie jest filozof, który nie jest wyczulony na historyczność filozofii. On sobie zdaje sprawę z tego, oczywiście znakomicie, że to są pytania, które są postawione w pewnym czasie, na które się w pewnym czasie odpowiada. Ale to są dla niego pytania, które zadane w owym czasie są ważne, jeśli tam można tak powiedzieć, po dziś dzień, i odpowiedzi, które są dane, są historycznie uwarunkowane, dziś byłyby różne, prawda, i tu jest to uwarunkowanie historyczne, prawda, ale to, co było zadane wtedy, można zadać sobie dziś i odpowiadać troszkę inaczej. Otóż
ja bym powiedział, że tu jego to mnie interesowało, po prostu nie to, żeby on to lekceważył, tylko jego to mnie interesowało, żeby osadzić filozofię w kontekstach kulturowych i historycznych, a o wiele bardziej go interesowało, na czym ta filozofia polegała, jakie to pytania filozoficzne były, jaki był specyficzny język, w jakim te pytania były stawiane, z częstymi wypadami zresztą do współczesności, prawda, tak? To nie jest człowiek, który żyje gdzieś tam we mgle, to jest dobrze usytuowane w czasie, tylko ten czas to jest czas filozofii, w mniejszym stopniu czas historii. W którymś momencie ja Markowi powiedziałem, że proszę pana, to już starczy, żeśmy mówili do siebie przez proszę pana, to może przejdziemy na ty. Tylko nie potrafię teraz panu powiedzieć, w którym to było momencie, prawda? Tak? Ale Markowi to przez usta nie przechodziło. No po prostu mu nie przechodziło. Przez jakiś długi czas, przez telefon jeszcze, jak on do mnie dzwonił z Warszawy, to on mówił, panie profesorze, prawda, tak? I ja go musiałem co pewien czas przerywać i powiedzieć, że myśmy już z tym skończyli, prawda, tak? Nawet pamiętam z Warszawy, on do mnie jeszcze dzwonił, mówił, panie profesorze, prawda, tak? On miał z tym straszne kłopoty, prawda, ale mu przeszło pod koniec. Ale pod koniec mu przeszło. I to jest to dramatyczne, że jak już mu przeszło, wie pan, to nagle ta rozmowa się przerwała, prawda? To jest taka, z Markiem to jest taka nieskończona rozmowa, proszę pana. Ona się przerwała po środku, prawda, tak? I to nawet nie tak, że to śmierć przerywa rozmowę, prawda, ale właściwie ona się przerwała przed tym, prawda. To znaczy jeszcze ze sobą rozmawialiśmy, coś tam sobie mówiliśmy, prawda, tak, ale to było to. Odczułem jego śmierć, wie pan, no bardzo dramatycznie. Dla mnie to jest przykład przerwanego dialogu. Gdyby on był, to by mi odpowiedział. Ja bym się go zapytał, on by mi odpowiedział, prawda? Otóż Marek nawiązywał nie dlatego, jak się w normalnych warunkach uniwersyteckich nawiązuje, dlatego, że on jest w ciągłym kontakcie z tymi, którzy razem z nim byli, prawda, z swoimi nauczycielami, czy tam, jak ich tam nazwać, byłymi nauczycielami i tak dalej. On to robił z wewnętrznej potrzeby po prostu, tak, w warunkach nienormalnych, przerwanej rozmowy, prawda, tak, ta rozmowa się przerwała nie tylko w momencie jego śmierci, ona się raz już przerwała w 1968 roku, czy już to podejmowanie dialogu wymagało wysiłku, prawda? W pewnym momencie wymagało niewielkiej odwagi, ale wymagało odwagi, proszę pana.